Cześć kochani, witajcie na kanale O Matko i Córko. Jest sobota, mój mąż śpi po nocce, Paulina właśnie jest w drodze do domku. Razem z Kevinem byli w Krakowie, tak obchodzili walentynki. A ja właśnie wróciłam z treningu, byłam na treningu obwodowym. Na tym treningu, co w zeszłym tygodniu, bardzo mi się to spodobało, więc będę chodzić na tego typu zajęcia. I jeszcze byłam na bieżni, troszeczkę sobie pochodziłam po schodkach i chwilkę potrenowałam na rowerku. Teraz przyszłam właśnie do domku i koniecznie, ale to koniecznie muszę sobie zrobić śniadanko, ponieważ jestem głodna i zjadłabym konia z kopytami, ale jednak zdecyduję się na chlebek, twarożek i coś tam jeszcze, no nie pamiętam co ma w tej diecie. Już wiem, dzisiaj na śniadanie twarożek z tofu z ciecierzycą. Wiedziałam, że jest jakiś twarożek. Pauliny jeszcze nie ma, a ja teraz jadę na sobotnie zakupy. Muszę kupić kilka rzeczy. Oczywiście mam listę rzeczy potrzebnych specjalnie dla mnie. Do dań, które muszę sobie przygotować według diety, z którą żyję już od jakiegoś czasu, ale to wiecie. I kochani, są zdania podzielone. Jedni chcą, abym mówiła o tej diecie, inni się oburzają, że o tym, że trenuję i że jestem na diecie, mówię cały czas, ale kochani, to jest część mojego życia. Na vlogach pokazujemy to, co się dzieje u nas w danym czasie, więc niestety tego tematu nie unikniemy. No dobrze. Powiedziałam, co chciałam, więc teraz mogę jechać na zakupy. Aha, wiem, co chciałam powiedzieć, bo wyciągnęłam ten aparat po to, aby powiedzieć Wam, że świeci piękne słońce. Mamy 16 dzień lutego, chyba dobrze mówię, chyba się nie pomyliłam. A za oknem, dookoła nas, czuć wiosnę. Kochani, pięknie słońce świeci. Jest taka wiosenna aura. Od razu założyłam taką lżejszą kurteczkę. Chce się żyć, kochani, chce się żyć. A jaka u Was pogoda? Leży śnieg, czy jednak świeci słońce? Cześć kochani, witajcie na kanale O Matko i Córko. Dzisiaj pięknym uśmiechem rozpoczynam dzisiejszego vloga. Niedawno wróciłam z Krakowa. Byłam z Kevinem na wyjeździe walentynkowym. W piątek oraz dzisiaj rano nagrywałam vloga właśnie z naszego pobytu oraz powrotu do domu. No i od razu, jak zakończyłam swojego vloga, przybrałam się i zaczynam prowadzić kolejnego vloga, tym razem na kanał O Matko i Córko. Także zabawna sytuacja. Dzisiaj idziemy z Kevinem na osiemnastkę do naszej znajomej i bardzo się z tego powodu cieszę, ponieważ po pierwsze bardzo lubimy tą osobę oraz jej chłopaka, bo jest jej chłopakiem przyjaciel Kevina, a po drugie będziemy imprezować w lokalu, w którym za niedługo będzie się odbywała moja osiemnastka, więc zobaczę sobie, jak to wszystko wygląda w praktyce i czy jedzenie w tym lokalu jest faktycznie tak dobre, jak wszyscy mówią, i będę miała na pewno mniejszy stres przed moją imprezą. Także super. No na razie muszę jeszcze posprzątać w pokoju, a dopiero potem zacznę się szykować, malować i tak dalej. Oczywiście wszystko zobaczycie, bo wszystko Wam pokażemy. Ale na razie idę sprzątać. Dobra kochani, co kadłam z dołu, ale muszę sobie powyciągać kosmetyki. Słuchajcie, mam 45 minut na to, aby zrobić z siebie bóstwo i aby wyglądać pięknie na osiemnastce naszej kumpeli. Nie wiem, jest to chyba nierealne do zrobienia, bo naprawdę bardzo, bardzo mało czasu. Ja niestety potrzebuję go trochę więcej. No ale już na to nie poradzę. Czasu nie przedłużę, nie wyciągnę, nie naciągnę. Osiemnastki nie przełożę, także muszę szybko zacząć się malować. Mam nadzieję, że wszystko ogarnę, tak, że będę wyglądała w porządku. No nie będę robiła po prostu jakiegoś zbytnio wymyślatego makijażu, bo na to już nie mam czasu. Podejrzewam, że zrobię jakieś kreseczki i tyle.
Damy radę, musimy. Nie wiem, czy chce wam się oglądać, jak robię make-up. Może damy to potem ewentualnie w jakimś przyspieszeniu. Okej, okay, udało się, jestem gotowa, mogę uciekać na imprezę, jak zwykle przed osiemnastkami. Wszystko jest na ostatnią chwilę, więc nagrywam znowu bardzo, bardzo szybko. Mama może nagra moją sukienkę, bo to tak zawsze bywa, że przed osiemnastką mama nagrywa moją sukienkę. Proszę bardzo, tak się prezentuje. Jest bardzo, jaka jest? Fikuśna, mogę się dużo kręcić i się ładnie obraca. Co widzę, wygląda, dobra. A teraz. Widzowie już widzieli tę sukienkę na którymś vlogu na pewno. No, tak mi się wydaje. Dobra, muszę się ogarnąć. Muszę kiedyś wszystko zacząć robić na czas. Kiedyś zacznę. Cześć kochani, melduję się po południu. Przyszłam po imprezie o godzinie 2:00. Wstałam o 11:00, 12:00. No i wiecie, zanim się wykąpałam, ogarnęłam, pomalowałam, ubrałam, bo kombinowałam w ogóle też co ubrać. To faktycznie trochę czasu minęło i dopiero przed 15:00 idziemy na obiad. No ale tak to bywa, jak się wraca z imprezy o 2:00. Trzeba mi to wybaczyć po prostu. Ale generalnie impreza była świetna. Tak bardzo bolały mnie nogi. Całą noc tańczyłam, naprawdę. Po zjedzeniu kolacji od razu poszłam na parkiet i zeszłam z niego dopiero jak faktycznie mieliśmy jechać do domu. Impreza była taka. Bawiłam się świetnie. Na pewno zapamiętam jako jedną z najlepszych osiemnastek, na jakich kiedykolwiek byłam. No i co? Lecimy na obiad. Już też jestem trochę głodna, więc nie będę przedłużać i jeszcze bardziej denerwować rodziców. Już i tak musieli długo na mnie czekać. Jeszcze wam szybciutko pokażę mój dzisiejszy outfit, który jest adekwatny do pogody, która jest za oknem, czyli do pięknego słoneczka. Dzisiaj jestem taka kolorowa i wesoła. A ja jestem drapieżna. Kto kojarzy, skąd mam tą spódnicę? Kochani, przed chwileczką właśnie wróciliśmy do domku i przed chwileczką zapukała do nas sąsiadka, w rękach trzymała paczkę, którą zostawił u niej kurier w piątek. No i dzisiaj dopiero nam ją przyniosła. Jesteśmy ciekawe, co jest w środku, więc zaraz tą paczuszkę otworzymy i pokażemy wam. Pozwól, że ja to rozwiążę. No pięknie zapakowana, to trzeba od razu powiedzieć. Zapakowana jak prezent. Jest cupełek. Muszę to jakoś inaczej ściągnąć. Dadam! A co to? O, ja też mam swój kubeczek. Dostałyśmy dwa kubki. Skąd wiadomo, który jest który? Który jest który, to wiadomo, ale który jest czyj, tego nie wiadomo. Dwa takie same? Weź mi pomóż, dziecko, bo ja mam tylko jedną rękę wolną. Masz taki, znaczy, któraś z nas ma taki paseczki, o. Proszę. Słodziaśne są te kubki, naprawdę. Fajne. Tak, tutaj mamy cały zestaw Devitum. Jakiś list, który przeczytamy za chwilkę, bo ja tutaj widzę jeszcze jakieś prezenty. Największy zastrzyk energii daje kawa wypita z bliską ci osobą. Wymieniajcie się w zależności od nastroju. Słodko, już wiemy, czyj kubek jest czyj. Piękna ramka, dziękujemy. Chyba tam powsadzam swoje zdjęcia. Znaczy swoje z kimś oczywiście. No i teraz przeczytamy ten liścik i zobaczymy, o co chodzi. Dzień obry Katarzyno, dzień obry Paulino. I na początku, czytając ten list, mówię, o co chodzi? Brakuje liter, nawet nie doszło do mnie, że brakuje literki D. Po prostu myślałam, że to jest jakiś błąd w druku. A ja mamie powiedziałam, ej, wiesz co, bo ja już chyba rozumiem, bo zobacz. Bo te tabletki to jest Devitum. Czyli w momencie, kiedy tutaj nie ma D, to brakuje ci witaminy D, czyli musisz zjeść te tabletki. Zobaczcie, jaka piękna gra słów, naprawdę, geniusz na to wpadł. Tak, i potem właściwie jest tutaj napisane, że jeżeli dodasz literkę D, to łatwiej będzie ci przeczytać tą wiadomość, więc wszystko jasne. Enerwuje cię brak słońca?
O lata jeszcze, Aleko. Lalego mamy dla ciebie cudowny prezent, który oła ci trochę ciepła. A jeśli od tego wszystkiego aż o aż jeszcze de przetrwanie zimy będzie dużo łatwiejsze, a nawet łatwiejsze będzie przeczytanie tego listu. Jakie niezwykle kreatywne ćwiczenie teatralne. Kochani, Marka poprosiła nas o to, abyśmy opowiedziały wam o konkursie, który ta Marka organizuje. A my zgodziliśmy się na to dlatego, że lubimy was, nawet bardzo was lubimy. I jeszcze bardziej lubimy, jak możecie coś wygrać. A to my was zachęcamy do tego konkursu, więc jesteśmy wtedy dumne, jeżeli ktoś nam wysyła zdjęcia, nagrody, którą dostał dzięki temu, że o czymś wam powiedziałyśmy. Także słuchajcie, no im więcej konkursów, tym lepiej, prawda? No więc kochani, każdy, kto chce wziąć udział w owym konkursie, musi odpowiedzieć na następujące pytanie. Co oprócz Divitum jest twoim zastrzykiem energii? Może jest to sen, może jogging, a może malinowa konfitura babci? No właśnie na to pytanie musicie odpowiedzieć. Autorzy najciekawszych komentarzy właśnie będą mieli szansę na wylosowanie miejskiego roweru Romet. Są różne opcje na to, aby wziąć w nim udział. Pierwszą jest strona facebookowa, na której będziecie musieli odpowiadać właśnie na to pytanie, co daje wam zastrzyk energii. A drugą taką opcją jest Instagram, o którym opowie moja mama. Na Instagramie musisz opublikować zdjęcie z hashtagiem oraz musisz oznaczyć profil Pełna Słońca. No i to jest warunek, aby móc wziąć udział w konkursie. No i pamiętajcie, że te komentarze muszą być kreatywne i fajne. Dokładnie. Według mnie nagroda jest bardzo, bardzo fajna, dlatego osobiście zachęcam was do wzięcia udziału w tym konkursie. No i pamiętajcie, że komentarze muszą być naprawdę bardzo kreatywne i fajne, ponieważ to jury wybiera te komentarze, które dostaną te osoby, które dostaną tą nagrodę. Gdybym ja brała udział w konkursie, na pewno napisałabym tam, że mi energii dodaje sen. Jak wiecie, ja uwielbiam spać, ja bardzo długo śpię, dlatego właśnie sen daje mi takiego kopa do dalszego działania. Odpoczynek to podstawa, jak dla mnie. A mi zastrzyk energii dodaje dobra muzyka. Na okrągło cały czas słucham muzyki i dzięki temu czuję się taka pełna sił, pełna energii, pełna witalności. Was zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, a Marce Devitum dziękujemy za zapas witaminki D i K oraz witaminki D, której w okresie zimowym brakuje nam najbardziej. A ja i mój mąż jesteśmy w drodze do Rybnika. Właśnie zmierzamy do kina na Planetę Singi 3. Widzieliśmy pierwszą część, która podobała nam się średnio. Druga część podobała nam się mniej niż ta pierwsza. A recenzje trzeciej części są dobre, więc wybraliśmy się także na tą trzecią część. Zresztą dzięki karcie Unlimited mamy taką możliwość, że możemy iść nawet na te słabsze filmy i po prostu dzięki temu, że widzimy i dobre filmy, i złe filmy, możemy sobie wyrobić swoje własne zdanie na temat każdego z nich, bo wiadomo, że recenzenci, krytycy też mają swoje gusta i guściki i nie zawsze to, co im się podoba lub nie podoba, musi się podobać lub nie podobać nam, zwykłym widzom. Także jestem ciekawa tego filmu, zobaczymy, co powiemy, kiedy wyjdziemy z sali kinowej. Kochani, zachęcam was do obejrzenia Planety Singi 3. Jest to naprawdę przezabawna komedia. Były tam nawet sceny, na których można się było wzruszyć. Szczerze powiem, uroniłam łezkę, tak, tak. To były naprawdę fajnie spędzone 2 godzinki. Jeżeli pójdziecie na ten film, to na pewno nie będą to pieniądze stracone, wyrzucone w błoto.
Naprawdę fajne rozwiązanie komediowe, naprawdę było kilka takich mocno komediowych scen, na których po prostu cała sala parsknęła śmiechem. Tak, idźcie na planetę Singli 3. Spędzicie miło czas. I jeszcze nawiążę do naszego pobytu w kinie. Otóż jednym ze zwiastunów był film polski. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie okazało się, że jest to horror. Horror polski. No ja jeszcze nie widziałam tego typu filmu, naszej produkcji, naszej rodzinnej produkcji. Jestem bardzo ciekawa, tym bardziej, że jedną z głównych ról gra Magdalena Cielecka, był tam też Marcin Dorociński, Piotr Frączewski, mignęła mi też Agata Buzek, więc obsada jest naprawdę dobra, więc jestem tego filmu bardzo ciekawa. Zobaczymy, jaki będzie nasz polski horror. A jeżeli wy widzieliście tego typu filmy w naszych kinach, a mi po prostu umknęła ta wiadomość, ten film, no to piszcie w komentarzach. Ja jeszcze ze świąteczną bluzą i ze świątecznym kubkiem. We mnie jest świąteczny nastrój. Nie wiem jak was, ale mnie się jeszcze trzyma. Kochani, przed nami bardzo taki dynamiczny, intensywny tak tydzień. Otóż jutro jedziemy do Krakowa. Zostałyśmy zaproszone przez jeden właśnie z krakowskich salonów fryzjerskich na pełną metamorfozę. Będą nam pielęgnować włoski, coś tam nam podetną, coś nam przefarbują, zobaczymy co z tego wyjdzie. Potem wtorek, środę mamy wolną, tak? W czwartek wybieramy się do Gdańska. Co tam będziemy robić? Będziemy na evencie, ale szczegóły w opisie. Tak, Gdańsk, event. Potem w piątek będziemy w Szczecinie na spotkaniu autorskim w jednym z empików. O tym też wam napiszemy w opisie. No a w sobotę cały dzień spędzimy w pociągu. Tak, tak. Ze Szczecina mamy trochę daleko. Tak, także kawał drogi. Tak. Mamy nadzieję, że spotkacie się z nami właśnie w czwartek albo w piątek. W Gdańsku albo w Szczecinie, to zależy od was, gdzie macie bliżej. Tyle na dzisiaj, prawda? Nie mamy nic więcej do powiedzenia. Myślę, że należy już ten odcinek zakończyć, ponieważ jest 22:33. Jest dość późno, a tego vloga jeszcze trzeba zmontować, żebyście mogli go zobaczyć. Dzisiaj już nie będę go montować, zostawię to na poniedziałek albo wtorek. Dobra, to dziękujemy za to, że byliście z nami. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie i do kolejnego odcinka. Pa, pa, kochani. Bye. Możecie mi napisać, kto z was jeszcze ma w szafie jakieś świąteczne ubrania albo w szafkach w kuchni świąteczne kubki jeszcze nie pochowane.